Dobry wieczór, albo dzień dobry dla tych, którzy będą jutro oglądali powtórkę. Ja tradycyjnie witam się z tymi, którzy nie mieli okazji oglądać transmisji na żywo, albo którzy już śpią o tej godzinie, bo normalni ludzie o tej godzinie śpią. Poczekamy, aż zbierze się trochę widowni. Przy okazji dajcie znać, jak słychać tradycyjnie. Czekajcie, poprawię sobie krzesło pod tyłkiem. No, już ktoś komentuje. Grzegorz Szymandero, Paweł, cześć. Andrea. Jacek, cześć. Patryk, siema, siema. Poprawię sobie, bo za duży dekolt mam. Rafał, cześć. Wojciech, siemanko, Grzesiek. Witam resztę nienormalnych, słychać. Dzięki, dzięki. Damian Krawczyk, dobry. Taka nieciekawa historia jest odnośnie Caputo Pizzeria. Cześć Beata. Siemanko, siemanko. Taka mała niefajna historia z Caputo Pizzeria. Otwarłem worek Caputo, znaczy otwarłem, on już był otwarty od bardzo, bardzo dawna. I niestety ma małe pajęczynki i parę malutkich robaczków, więc Caputo Pizzeria chyba poleci do kosza i będę musiał wybrać coś z pozostałych mąk. Damian, to ja spadam, właśnie przyszło Caputo Pizzeria. Bieda, pizza, Caputo Pizzeria, ale tu sami fajni. No mam problem z Caputo Pizzeria właśnie. Chyba jej nie użyję. Co prawda znalazłem jakieś dwa robaczki, które chodziły po woreczku, ale na bocznej ściance worka była po prostu już pajęczynka, więc obawiam się, że w mące mogą być jakieś dziwne niespodzianki. Także sorry, to nie, że to robię specjalnie, bo wiecie, że za Caputo nie przepadam. Ale no nie chciałbym dać mojej rodzinie jeść pizzy zrobionej z mąki ze specjalnymi dodatkami. O, Leszek, dobry wieczór, dobry wieczór. Czekam, aż zbierze się trochę. Prawdopodobnie zrobię z Naldoni. Z Naldoni praktycznie nie robiłem ani razu chyba na live'ie. W ogóle z Naldoni nie robiłem już od dawno, dawna. W ogóle to chyba ta moja Naldoni to chyba jest przeterminowana, bo mnie stoi chyba z 2 czy 3 lata w pojemniku. Ja wiem, Wojciech, że mąka będzie miała większe W, ale jakoś po prostu no nie potrafiłbym upiec pizzy z ciasta z mąki, w której zauważyłem dziwne stworzonka. Marek, uszanowanie, Basię poprosimy. Nie mam Basi, przykro mi. Takich rarytasów u mnie nie sprzedają. Nie żałuj białka najbliższym. Wiesz co, Rafał, w sumie nie mam wrogów. Nawet teściową moją lubię. Więc nie widzę powodów ku temu, aby robić pizzę z mąki z dodatkiem. Nie wiem, jak one się nazywają nawet. To nie są mole, to są takie malutkie robaczki. I w ogóle bardzo słabo widać. Takie, to się jakoś nazywa. Mączny, jak on się nazywa? Nie pamiętam. Buonasera Marcin, buonasera Michał. Pamiętam na ostatnim live pytałem cię o Naldoni właśnie. No ja z Naldoni mam liche doświadczenie, bo 3 ile? 2? 3, 2 lata. 2 lata temu byłem nad morzem, sobie przywiozłem, zajechałem do młynu Naldoni. W sumie użyłem tej mąki dwukrotnie i tak leży. Buonasera amici pizzaioli, buonasera mielczar 79. 79, jeśli to jest rocznik, to pamiętaj, że jest to najlepszy rocznik, 79. Tak tylko chciałem na marginesie wspomnieć. Dobry wieczór, cześć Robert. Mączny jesz, dokładnie. Uszanowanko panie prezes, uszanowanko panie łopatowy. Uszanowanko, uszanowanko, trochę nas jest.
Ty mi tu kurde nie myślałem, że mikrofon mi zaczął mrugać, ale jeszcze nie. Coś jest, jest jakiś problem z komentarzami, czy widać? Bo tutaj ktoś mi pisał na privie, chyba Filip Borowski, że komentarze pod live'em są dostępne dopiero po ukończeniu live'a. Nie wiem, czy to prawda. Nie, 77 najlepszy. No i tak przegadamy do północy teraz, który rocznik jest najlepszy. I tak uważam, że 79 jest po prostu mistrzowski. Kurde, coś mi nie wywala. W ogóle są jakieś delikatne problemy z Facebookiem, bo już przed zaczęciem samej transmisji aplikacja, z której robię live'a, czyli StreamYard, już mnie informował o jakichś problemach z Facebookiem, że coś tam się dzieje nie tak. Cześć prezesie, cześć Januszu Jarosławie, czy Jarosławie Januszu. Już nawet nie wiem. Wiesz, ja nawet nie wiem, które to u ciebie jest imię, a które nazwisko. O, to jest ciężka sprawa. Stan na YouTubie. O, jest dobra. Dobra, ja jeszcze, dajcie mi chwilę, jeszcze zerknę okiem do tej Caputo, ale ja z niej nie zrobię, kurczę. Kurde, jakoś no nie bardzo, nie chcę ryzykować. Zaraz do was wracam. Nie, no są pajęczynki, cholera jasna. Dwa robaczki małe widziałem, teraz ich nie widzę. Ale są takie małe mędy. O, mędy to jest dobre porównanie. Nie, są pajęczynki na brzegu worka. Nie, jest, dobra. Caputo idzie out. Caputo idzie out. Na coś, nie wiem, może ją przepuszczę przez sito. Wiem, że tak niektórzy robią, tylko że dorobaczki są takie małe, że one nawet przez sito przelecą. Witam mistrza, witam Przemysława. Ja się dziś zorientowałem, że 19.08 kupiłem, a gdzieś 19.09 już zużyłem woreczek 57, Passini, Verde zamówiłem. Ja ci robiłem już jedno ciasto z Passini, rośnie mi w kulkach. Bo musiałem zrobić dwa, bo w sumie miałem robić wczoraj ciasto, ale nie miałem czasu i się tak wszystko na szybko. Trochę ludzi się, ilość ludzi w moim domu się powiększyła, więc można jutro coś wypiec. O, Michał niestety nie będzie kaputo. Nie chcę pizzy z robaczkami. Cześć Kamil. Ile nas jest? 45. Mało, mało, wszyscy balują. COVID jest, w domu siedzieć, a nie wychodzić z domu. Trzeba siedzieć w domu. Wszyscy siedzieć w domu teraz. Hrobert ogląda na YouTubie, widzę. Bo jeszcze nie polubił mojego kanału Marcin Lupa Pizza. Robert. Chrobak. To z tyłu na ścianie to jest tynk gipsowy, czy taka imitacja? Nie, to są po prostu kamienie. Ściana jest zrobiona z takich kamieni naturalnych. Tylko ja ją pomalowałem na biało. Bo te kamienie były takie brzydkie, szare. No to z takich, tutaj w moich okolicach dużo używało się takiego kamienia do budowania domów. Czy do wykładania z zewnątrz też, do robienia elewacji. To są akurat całe takie po prostu kamienie. Tylko je pomalowałem, bo mi się nie podobały. Wyglądały jakby były spleśniałe, wszystkie takie szare, czarne. Lego. Cześć, ko, Lego. Cześć, Radek. Dobra, mało nas do pieczenia chleba. Siedzieć w domu, kręcić ciasto i oglądać kręcące się ciasto. Taki fan klub z nas. Musimy taki klub zrobić. Klub kręcącego się miksera. Będziemy po prostu robić sobie takie 24 godziny na dobę taką transmisję z kręcącego się miksera. O, i tak też, może w sumie czemu nie? Kto nam zabroni w sumie? No? Jeszcze takiej grupy nie ma. Klub miłośników kręcącego się miksera. A zdradzisz, jakie to okolice moje? Ja mieszkam w Lombardii, a dokładniej w Valtellinie. Okolice Sondrio. 100 kilometrów od słynnego, sławnego Livigno, czyli włoskiego Zakopanego. Włoskiego Zakopane, włoskiego Zakopanego. Tak to się odmienia.
Klub Spiralnej Mikserów. KSM, proszę bardzo. Proszę bardzo. Już pomysł jest? Jest pomysł na nowy ten. I tak, w ciągu tygodnia będę robił live'y z kręcącego się miksera o kolorze szarym, a w sobotę, w niedzielę będę robił live'y z kręcącego się miksera w kolorze czerwonym. Dobra, to czekajcie, ja przerzucę kamerę. Muszę się dogrzebać do mojej mąki. Która to miała być na Aldonii? Sofia, nie? Bo ja mam Sofię i Lucię, tylko nie pamiętam, która jest która. Teraz, chwila, moment. Ja nie, Lucia jest do 14 godzin, a ja potrzebuję Sofii. Moment, bo muszę przerzucić kamerę, a oczywiście w tym przerzucanie kamery jest nieźle wkurzające, ale udało mi się za pierwszym razem, jestem genialny. Także jak widzicie, na Aldonii Sofia jest dość zakopana, muszę ją wydobyć. Sofia. Sofia, you're breaking my heart. Jeszcze do Petry zajrzę, czy ktoś się nie zrobił jakieś firanki. Petra, dziwo się jakoś trzyma przed tymi robalami, a te wszystkie kurde kaputo, stadioni. Wiecie, ileś mąk nawywalałem? W tym roku i tak wielkiej tragedii nie ma. Nie, tutaj jest wszystko ok. O, też jest fajna mąka Molino Rosetto W330, tylko że na nasze potrzeby za mocna. Trzeba szybko ciasto mieć na jutro. Zaglądniemy do Naldoni. Tutaj nie ma żadnych niespodzianek. No, tutaj się wydaje czysto, także pięknie pojemniki trzymają. Halo, jest tam kto? Nie, nie ma nikogo. No i elegancko. Polecimy sobie na Sofii. Kiedy tam będzie można na twoje piece przyjechać się podszkolić? Nie wiem, o co konkretnie pytasz. No to dokładnie wiem co, jak niech się sezon narciarski zacznie, to wpadnie. Zapraszam, zapraszam. Dobra, nie róbmy tutaj reklamy napojów wyskokowych. Dobra, no to co, polecimy, nie? Trzeba coś zrobić, bo... Pamiętam, że z Naldoni Sofią nie pracowało mi się zbyt dobrze. Ona miała taką dziwną wadę, zarówno Naldoni Sofia, jak i Naldoni Lucia, że sprawiała wrażenie mąki, która się po prostu nie chce wyrobić. A następnie po tym, jak ją zostawiałem na 5 minut odpoczynku w mikserze, to nabierała przepięknej struktury. Bardzo, bardzo, bardzo dziwna akcja z tą mąką była. Zobaczymy, no zobaczymy. Mówię, no praktycznie chyba z 2 lata na tej mące nic nie robiłem. A przydałoby się ją trochę zużyć. Także lecimy śmiało. Dzisiaj nie podaję wam przepisu na ekranie, bo nie miałem czasu przygotować, a tym bardziej, że nie wiedziałem, co będę robił. To taki trochę był live dla zabicia czasu. Ja to tak mam, że jak za długo nie robię live'ów, to później mi tego brakuje. Nie ma to jak móc do kogo gębę otworzyć w sprawie pizzy, bo tak w domu to mnie nikt o pizzy nie chce słuchać, wiecie. Dziewięć, dziewięć, osiem. Dobra. Kilo. Kilo jest. Zamykamy nasze pojemniki, kurcze ikeowskie. Nie, żebym robił reklamę Ikei, nie mam w tym roku żadnego, ale pojemniki ikeowskie sprawdzają się świetnie na mąkę, także polecam. Trochę miejsca zajmują, zawalają, kurcze pomieszczenie, ale fajnie trzymają. Dobra, na drożdże muszę z lodówki wyciągnąć. Zdrowie, Lubusia. Dzięki panowie, dzięki, dzięki. To wy tam pijcie na zdrowie, a ja tam sobie wyciągnę drożdże. Znam ten ból, jak zaczynam od pizzy gadać, to nagle wszyscy się ulatniają. No, dokładnie, dokładnie. Znaczy nie, no tam. Już nie mogę być aż taki, nie mogę być aż taki krytyczny, no bo jednak no, nawet jeśli się ulatniają, no to później jak się robi pizzę, to chętnie zjadają, więc jakby no
No wiadomo, no jak ktoś nie jest wkręcony w temat, no to słuchanie jakiegoś biadolenia o tym, czy wybrać mąkę A, czy mąkę B, czy dodać gram drożdży, czy 2 gramy, no kogo to obchodzi? Dzisiaj taka akcja była, bo akurat dzisiaj przyleciała do mnie moja mama. Jechałem ją odebrać na lotnisku. No i wychodzi, mam, zatrzymamy się po drodze w sklepie, bo chciałem zapas mojej ulubionej mozzarelli sobie zrobić. No i kupiłem kostkę drożdży. We Włoszech te kostki są 2 razy po 25 gramów. My mamy, weź sobie więcej, bo ci zabraknie. Ja mówię, mamo, no ja daję na pizzę tyle. 1 gram, maksymalnie 2, w zależności od tego, co chcę robić. Tak mało? Ja myślałem, że całą kostkę potrzebuję, że mi to faktycznie, jak ty takie 2 kostki bierzesz, to masz na cały rok. No to tak a propos właśnie. Ja muszę te ciasto dość mocno popchać, więc ja sobie tutaj polecę śmiało na 2 gramach drożdży. Jest mało czasu, a dużo roboty te ciasto musi wykonać. Temperatura otoczenia u mnie w tej chwili 21,4. Nie jest za dużo, ale też nie jest za mało. Okej. Water, please. Mąka jest, drożdże są, woda zaraz będzie. Nie wiem, czy nie rzucam się z motyką na księżyc, robiąc 63 na Naldonii. Nie pamiętam. Najwyżej. Najwyżej nie wyjdzie. Niech hejterzy mają też coś do roboty na moim kanale. Nie, żartuję. Hejterów usuwam z kanału. Plum. 63. Równiuteńkie. I co? Sól. Sól sobie bym zrobił tak mniej niż więcej, czyli nie 30, ale tym razem tak na 25. W ogóle nową wagę sobie kupiłem, bardzo jestem z niej zadowolony, bardzo czuła jest. Bo z poprzednią był problem z gramem, z 2 gramami. A ta jest elegancka, od razu reaguje, od razu zmienia się odczyt. Dobra, 25, woda jest, mąka jest, drożdże są. Światło, kamera, akcja. No tak, ja jak mówię, że daję gram drożdży na 800 gram mąki, to się dziwią i patrzą jak na nienormalnego. Właśnie, mozzarella w książce, jaką dostałem, jest przepis. Przerabianie mozzarelli z bloku na kulki. Robiłeś to kiedyś? Nie, nie robiłem, ale czytałem o tym, Dominik. Koncept, znaczy, to, o czym ja czytałem, to generalnie dotyczyło się mozzarelli, która jest zbyt mokra i zbyt miękka. Czyli ponowna jej kąpiel, jakby tam w ciepłej wodzie, i ponowne jej zawinięcie powoduje to, że ta mozzarella robi się bardziej zwarta. Nie wiem, czy mówimy o tym samym. Ja o czymś takim czytałem. Marcin, o czym ty gadasz? Ja używam wagi analitycznej, jakby się trzeba załatwić to. Spoko. Dobra, także tego. Miałem się takie dzisiaj wrażenie, jakby po prostu obraz był bardzo szerokokątny podczas tego live'a. Nigdy aż tak nie rozszerzało obrazu. Nie wiem, o co kamany. Da się to powiększać? Dupa, nie da się. Jakiś taki kurczę szerokokątny jest. Nigdy mi tak aż tak szeroko nie obejmował. Nie wiem dlaczego. No nic, no dobra, nie wiem, coś tam widać, nie? Nie wiem, ja tutaj nie mam wpływu na ten obraz, chyba w zasadzie. No nie mam. A, bo to jest teraz Full HD, ja kiedyś robiłem 720p, dlatego obraz jest trochę szerszy. Dobra, nieważne. Nie zwracajcie na to uwagi, co mówię. Głośno myślę. Że no cholera nogi mi obejmuje, a nogi mnie wkurzają. No nic, będziecie widzieć nogi statywu. Bęben maszyny losującej jest pusty. Następuje zwolnienie blokady. I rozpoczynamy mieszanie drożdży z mąką. Nie
Dziś Eliani to gwiazda wieczoru. No, jakoś tak się, tak jakoś się polubiliśmy, no. Sanmix poszedł w odstawkę. Zdradziłem Sanmixa z Eliani obecnie. Myślałeś, że moje nogi? Nie, no moje nogi nie, bo nie ogoliłem dzisiaj nóg, więc nie bardzo. Następnym razem. No dobra. Power. Power. Water. Dajemy prawie całość od razu. Takie 85%, 90%, bo to hydratacja bardzo niska. Tak bym zostawił sobie setkę. Tak, setkę sobie zostawię, żeby później dorzucić przy soli, żeby sól się rozpuściła. No i mieszamy. A w tym czasie tak, żeby nikt nie widział. Ja właśnie się zastanawiam nad Sanmixem coraz bardziej. Ostatnio do domu, do pracy raczej Famag. Czemu tak? Czemu taki wybór, Grzesiek? Co to za dziwna klasyfikacja, że do domu Sanmix, do pracy Famag? Serio, u was ten obraz jest taki panoramiczny, bo mnie przeraża. Strasznie szerokokątny jest. Już tak mnie to trochę denerwuje. Widać dobrze mikser? Chyba nie widać, co? W domu wydaje swoje pieniądze, w pracy nie, ale okej, jasna sprawa. Cześć, Daruś. Kto wyciągał browara? Ja? Nie. Ale wiecie, nie wiem dlaczego, bo tak naprawdę. Chwila. Settings. Camera. Facing back. O, a widzicie, już jest chyba inaczej. O, to chodziło. Czyli są dwie tylnie kamery. Można użyć szerszej i można użyć węższej. Teraz jest good. Widzicie, no całe życie się człowiek uczy. Potem i tak głupi umiera. No nie wiedziałem, że są dwie kamery, jedna szersza, druga węższa. Michał, Moncler Napoletana niebieska, 5 kg, VPN 310, co sądzicie? Jestem po Caputo, Cinque Stagioni. Co to jest Moncler Napoletana? Bo z tego, co czytam, wydaje mi się, że to jest Cinque Stagioni la Napoletana. A teraz zamówiłem właśnie tą mąkę. Proszę o opinię dla porównania, jak ktoś używał. Mąka la Napoletana mi nic nie mówi. Wydaje mi się, że jest to. Nie mam pojęcia. Pierwsze słyszę. Albo coś pomieszałeś, albo jest to jakaś dziwna nowa mąka. Słuchajcie, bo mi tu gadu-gadu, tej ciasto schnie. No teraz to ja mam taki kąt obrazu jak trzeba. Ale ten szerokokątny przydaje się jak kamera jest ustawiona na stół, wtedy lepiej widać. A, tak, Marika, masz rację, może wiesz? Może faktycznie chodzi o Dalla Giovanna. Paweł Olszak, cześć i czołem, ile tej mąki tam jest? No taka klasyka. Kilogram mąki, 630 wody, później 25 gramów soli i 2 gramy drożdży. Znaczy drożdże już poszły, sól jeszcze nie.
Nie no, dobrze pije teraz ta mąka. Jakby dojrzała ta mąka przez 2 lata u mnie. Nie no, sucho ma to ciasto. Dobra, to jest znak, żeby nie robić live'ów w sobotę wieczorem, bo jest bardzo mało ludzi. Także trzeba ustalić sobie czwartki jako taki dobry termin. Ten czwartek niestety nie miałem czasu, teraz trochę jesteśmy zajęci, bardzo mocno zajęci. Ogarnianie wszystkiego, co tyczy się no, na spotkania grupy. I jest dość spora rozkmina z tym spotkaniem ze względu na restrykcje sanitarne. Łukasz pisze, ja używam Dalajowanna, ale napoletana jest bardzo spoko. No, palą sobie ludzie. Też kiedyś używałem na początku Dalajowanna, potem przestałem. Ja właśnie kręcę 62 zdaradziowany na jutro bez steka. No ja też będę się starał bez steka, choć pewnie mi wrzucę na chwilę do lodówki. No widzisz Robert, teraz cię poznaję po imieniu i nazwisku. Zresztą wtedy też cię poznałem. No widzicie, ta mąka bardzo dziwnie się wyrabia. Nie chcę złapać struktury. A jedna rzecz od miesiąca zbieram się, żeby powiedzieć, wybaczcie chemiczną naturę. Hydracja, stopień nawodnienia, hydratacja związana jest z... To już temat, który wielokrotnie poruszaliśmy, Dominik. W piekarnictwie używa się również słowa hydratacja. Ja nawet gdzieś trafiłem na jakiś dość spory artykuł, który konkretnie, w którym konkretnie wykorzystywało się w piekarnictwie słowo hydratacja. Cześć Dawid, właśnie zaczynam kręcić ciasto, ragu bolońskie już nastawione. Taka ciekawostka, z kilograma mąki przez ponad rok zostało 740 z nierozpieczętowego. Wiesz, tam zawsze jest jakiś tam margines błędu, plus minus 5%, co później w rezultacie może się okazać, że jest to 7 albo 8%. Zdarza się niestety. Ja mam w domu 24 stopnie, ale wrzucę jutro w dzień na trochę do garażu na 18. No ja mam 21, w nocy trochę spadnie. O, widzisz, Michał, doszliśmy do tego drogą dedukcji, że chodziło o Dalajowannę. Ja do tego nie doszedłem, nie wpadłem na to, że Dalajowanna się nazywa faktycznie dla napoletana. Dawaj, dawaj, męczy się z tą mąką, męczy się, biedulka. Albo mój skurde za mało wody jeszcze? Nie kumam tej mąki, wiecie, ona się całkiem inaczej wyrabia od wszystkich innych mąk. A Sofia jest podobna do Petry, że potrzebuje pożynku pomiędzy wyrabianiem? Nie, nie, Sofia to jest zupełnie w ogóle kurde nie potrafię jej rozgryźć, wiesz? Już parę razy się z tą mąką męczyłem. Znaczy męczyłem się w cudzysłowie, po prostu na podczas wyrabiania stwarzała takie wrażenie, że nie chce się wyrobić. Później wystarczało jej dać odpoczynku tam 10-15 minut i okazywało się, że jest po prostu ciasto rewelacyjne.
Nie, Petra też nie wymaga odpoczynku, jeśli wyrabiasz dobrym mikserem spiralnym. Kacper, cześć, byłaby różnica, gdybyś wszystko od razu wrzucił. No, przy tej hydratacji całkiem możliwe, żeby normalnie się ciasto wyrobiło. Natomiast no ja staram się pilnować procesu i staram się wszystko robić tak samo. Generalnie jest taka zasada, że przy hydratacjach do 65%, jak się uprzesz, możesz wrzucić wszystko razem do miksera i ciasto się wyrobi. Ale tutaj też oprócz tego chodzi o jakby no, uczenie się i utrwalanie pewnego procesu. Dlatego no, lubię być schematycznie. Teraz poleci sól. Dobra, przykleiła mi się do grilla. Akurat głosowałem za Sofię z tego powodu, to pierwsza mąka, która się rzuca w oczy, jak na stół jest kamera postawiona. No. To wiesz, to nie jest strategiczne miejsce, tylko po prostu ja tu mam bardzo mało miejsca w tym pomieszczeniu. Nie jest studio telewizyjne, nie? O, woda się skończyła. The end of the water. No i tutaj właśnie da się zauważyć to, że to ciasto ma bardzo dziwną strukturę, taką jakby, kurde, no, nie wiem jak to nawet nazwać, taką jakby nie do końca wyrobioną, taką, jeszcze pomieszam trochę, ciasto jest zimne. Słuchajcie, jeszcze sobie sprawdzę te przełączanie kamer, bo to mnie bardzo fascynuje, że dokonałem takiego odkrycia. Kamera 2.0, facing back, kamera 2.2, facing back, czyli tu mamy szeroki kąt. Jeszcze jest kamera 2.4, facing back. Sorry, przełączam kamery. Dobra, mamy to. Nie, nie, Robert. Ta mąka miała od początku takie dziwne. Zresztą ja tą mąkę też no, paru osobom dałem do spróbowania tutaj we Włoszech. I wszyscy jakby zgodnie stwierdzili to samo, że ona dziwnie się bardzo wyrabia. W taki nietypowy sposób. Jeszcze jest jedna mąka włoska, która ma podobne właśnie, podobną charakterystykę. Nie pamiętam teraz, którą, nie chciałbym strzelić gafy. To ciasto po prostu nie łapie takiej od razu idealnie gładkiej struktury. Robiłeś kiedyś co? Dominik, nie wiem, o czym ty do mnie piszesz, sorry. Nie no, nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, trudno jest to pokazać, ale to ma taką no, bardzo nerwową strukturę, w sensie nie jest idealnie jednolite, tylko jest takie bardzo, kurde, jakby ze zmarszczkami to ciasto. Chociaż, no dziwne jest cholera, bardzo dziwne. Trudno to jest pokazać na tym. A, już temperaturę mamy pod 26 stopni, więc już nie będę chciał go za długo kręcić. Dobry. Dobry, dobry.
Takie żółte owocki. Wybacz moją niewiedzę, ale kompletnie nie wiem, co to takiego. To do Borowego z takimi pytaniami. On to zna wszystkie tego typu rzeczy. Dobra, ciasto zaczyna strzelać, więc nie będziemy go przeciągać. Pięknie strzela. Dobra, nie będziemy go dalej męczyć. Także tego. Także tego. Porządek na stół, na stole. Tu, tu. O, czy teraz na przykład mógłby się przydać szeroki kąt, nie? Tak, już teraz wiem, że mam taki bajer, że mogę na szeroki kąt przełączyć. To pyk. I szeroki kąt, nie? Ha! Teraz to jestem kozak. Love me tender. Nie, ciasto jest zwarte. Voilà. Mikser czysty. Można go w sumie odparkować, żeby nie przeszkadzał. Cześć, Kuba, niedziela. Okej. Okay. Co do mąki braku miejsca, to z Nambuli jedzie do mnie 50 kilo mąki. No, ja też już nawet nie wypowiadam o miejscu na mąkę, bo ja mam też cholerę mąki, która prawdopodobnie poleci do kosza. No tak, tak to się stało z dzisiejszą Caputo Pizzerię. Jeszcze zaglądam okiem do tej mąki. Nie, ale dwa robaczki widziałem i była pajęczynka. Jak już jest pajęczynka w mące, to już jest pozamiatane. Marcinie, to jest dosowa tej mące doradziowana na napoletana. Opinia twoja, jeżeli babrałeś łapki. Tak, Michał, babrałem łapki, ale to bardzo dawno temu. W ostatnich dwóch, trzech, czterech latach w ogóle nie miałem do czynienia z tą mąką. Bardzo dużo ludzi jej używa, nawet na naszej grupie, jak wpisz sobie w wyszukiwarce doradziowana. Zobaczysz, tam sobie parę osób chwaliło, że bardzo fajnie się na niej pracuje. Trudno mi jest jakby, no, mówić o czymś, z czym dawno nie miałem do czynienia. Natomiast we Włoszech w ogóle mąki da la Giovanna są bardzo, bardzo lubiane. Tylko na tych mąkach trzeba się też trochę połapać. One mają też bardzo dużo rodzajów do wyboru. Ja szczerze po prostu no, nie rozróżniam tych mąk. No, trzeba by się było zagłębić w opis tych wszystkich mąk po kolei. Dobra. Love me tender. Kurczę, ale powiem wam, że bo to jest 63 hydro, a parę godzin wcześniej robiłem dokładnie to samo. 63 hydro na Passini Verde. I Passini Verde w tym momencie przy naciąganiu kulki zaczynało się po prostu rozrywać. Po prostu bardziej było ciasto napięte. Tutaj widzę, że jeszcze mam margines naciągania.
Mimo tego, że kula już jest sztywna, to ciasto się nie rwie. Także tak jakby ta Sofia była bardziej elastyczna. Można ją naciągać i się nic z nią nie dzieje. Jest elegancko. Marika chyba na niej coś robiła, że się. No, więcej osób na grupie używa tej przecież Della Giovanny. Zresztą teraz ona jest też dostępna u naszego partnera, u Maestro della Pizza. Także no, są bardzo dobre mąki. Mówię, że na największej włoskiej grupie no, one mają bardzo dobre opinie. W ogóle bardzo, bardzo, bardzo duży wybór jest mąk do chleba, do włoskich wypieków, takich jak panettone, jak colomba. No, szeroka gama mąk i to są mąki no, z dobrego młyna. Tyle, że ja się po prostu w te mąki nigdy nie zagłębiałem. Ja uwielbiam Giovanny, jak dla mnie bomba, świetnie się u mnie sprawdza na Hydra 63, dziś robię na 62 plus oliwa z oliwek. No. Także tego. Kurczę, fajne to ciasto, wiecie? Odkryłem nową mąkę. Nie, serio, w porównaniu do Passini, która już w tym momencie się tutaj nie dała jej naciągać. A ty zresztą ktoś o Passini w ogóle mówił, że ciężko jest ją popchać więcej niż 60. Ja cię zrobiłem na 63. No i dała radę. Drożdże pracują, bąbelki się robią. Zobaczcie, jakie elastyczne ciasto. Dobra, ciasto idzie na. Ja idę umyć sobie ręce. Zaraz wracam. Sumie to nie wiem, jak to ciasto zrobić, bo już jest późno. Nie? Zostawię godzinę w teo. Poleci chyba w bloku do lodówki. Rano jak wstanę, od razu je skulkuję. Tak, żeby było z 8 godzin w teo. Słuchajcie, mam problem z myciem rąk, bo wczoraj wychodząc do pracy, przyczesnąłem sobie jeden paluch drzwiami. Mam kawał skóry po prostu, który gdzieś mi tam jeszcze to co prawda zaczęło wzrastać, ale w każdej chwili może się otworzyć moja rana. A dzisiaj czyściłem sobie szybę w EFE Uno. Rozmontowałem ją na czynniki pierwsze, ona tam się z trzech warstw składa. Podczas gdy czyściłem ostatnią z szyb, czyli tą, która jest praktycznie przyczepiona do ramki drzwiczek. Tak namiętnie czyściłem, że zajechałem sobie paluchem wskazującym prawej ręki po obudowie szyby, która jest z takiej cienkiej blachy inoksowej wykonana. Też mi. Także no, mam dwie ręce poszkodowane. Jestem kaleką dzisiaj. Przy kulkowaniu na drugi dzień dodajesz mąki? Absolutnie. Nigdy nie dodaję mąki przy kulkowaniu. Jeżeli ci to stwarza problem, to możesz, ale minimalnie. To w zasadzie tylko takie jest, takie wiesz, takie opruszenie rąk mąką. Ja nie dodaję, nigdy nie dodaję, zawsze staram się bez, bo to później wpływa paradoksalnie na hydratację ciasta i nie wiem, jakoś tak się nauczyłem, no po prostu nie dodaję. Dobra, jeszcze sobie chwilę pogadamy, jaki tam mamy czas, 44 minuty. Dociągniemy tego live'a tak do 50 minut. I też trzeba będzie iść spać. Cześć Rafał, dobrej nocy. Lecę coś wkręcić, a potem spanku. Ja spróbuję kaputę pizzeria bez pajączków. Patrz dobrze tam w tą mąkę, bo. Wiecie co, ja założyłem taką zależność, że nie na wszystkich mąkach się to robi. Nie wiem, od czego to zależy, ale no, mam niektóre mąki, które też leżą w worku w zasadzie pootwierane i nic się z nimi nie dzieje. Czekajcie, przerzucę się na front. O. A z tym frontem też tak jest, że są dwie kamery? Poczekajcie. A, chyba jest takie samo ujęcie.
A nie, to jest bliższe. Dobra, nie będzie. To ujęcie jest trochę bliższe. Ja do kręcenia daję oliwę i jak się klei? Najlepszym sposobem, jak się ciasto klei do rąk, jest po prostu szybkie machanie palcami. Po prostu szybkie odrywanie palców od ciasta. Wtedy po prostu pozbędziesz się problemu. Trzeba po prostu no, dość szybko machać paluchami. Już chyba lepszą metodą jest faktycznie oprószenie sobie delikatnie palców mąką. Popatrzeć, jakiś tam komentarz mi nie uciekł. Dużo komentarzy, dużo. A, Sebastian Baron, witam. Witaj, Sebastianie. Ej, czy zawsze jakiś komentarz umknie? Mam pytanko. Jeżeli ciasto w bloku po kilkudziesięciu godzinnym TK puściło wody troszkę, to znaczy, że temperatura w lodówce jest nie taka, czy źle wyrobione ciasto? Może być więcej powodów. Może być bardzo niska temperatura w lodówce, wtedy po prostu siatkę glutenowa. No tak się zachowuje. Puszcza wodę. Może być źle wyrobione ciasto. Ale zazwyczaj to jest. Ja to zazwyczaj zauważam, jak mam zbyt niską temperaturę w lodówce. Dlatego dobrze jest zawsze pozwolić temu ciastu powoli pracować w lodówce. A żeby to ciasto mogło pracować w lodówce, to musi mieć temperaturę wyższą niż 4 stopnie. Ja zazwyczaj w takim przypadku ustawiam lodówkę sobie na 6 stopni średnio, 6-7 i wtedy to jest idealna temperatura. FNT Cook, witam. Witam, kimkolwiek jesteś. Adrian Goss, dobry wieczór. Cześć, Adriano. Adriano, coś się spóźniłeś, kolego. Wyrabiam dzień 40 kg mąki, więc wiem, co mówię. Pozdrawiam. Nie wiem, czego to się teraz tyczyło. A, tego puszczania wody? Ja myślałem, że to było bardziej pytanie z twojej strony niż stwierdzenie. Nie, to było pytanie, przecież zakończone znakiem zapytania. A, poczekajcie, musi tej osoby. Sorry, ale żeście się dobrali. Jeden ma na nazwisko Niedzielski, drugi Niedziela i mi się trochę pomieszało. Znaczy, rozumiem, że twój komentarz tyczy się tego dodawania oliwy przy kulkowaniu. Nieprawda, nie używa się praktycznie takiej metody do żadnego z ciast. Kulkuje się ciasto, które już w środku w sobie ma oliwę. Jest to w pewnym sensie ułatwienie. Znaczy, to też jeszcze pytanie, czy dodajesz po prostu, lejesz sobie na łapy, czy po prostu zwilżasz ręce oliwą. To są też dwie różne rzeczy. Tomku, dobry wieczór. Siemanko. Tu chodzi o oliwę. A jakie w ogóle robisz ciasto, Rafał? Robisz ciasto takie, do którego dodajesz. A nie, czekaj, Rafał. Pomieszali mi się użytkownicy. Drogą dedukcji doszedłem do tego, że chodzi o oliwę. Ale tutaj problemem było to, że dwóch panów ma podobne nazwisko i się zapętliłem. Zwilżam, okej, rozumiem. Da się. A do ciasta w ogóle też dodajesz oliwę? Robisz jakąś taką, nie wiem, klasyczną pizzę bardziej? Przepraszam za pomylenie nazwisk, ale taka zbieżność nazwisk, że wydawało mi się, że to ta sama osoba pisze, a jednak okazało się, że nie. Rozumiem, Adrian. Porcelli Italiana odpuściłeś na teraz? Nie, Grzesiek, nie odpuściłem, ale no nie mogę wszystkiego na raz używać. Ja nie jestem pizzeria, która dziennie robi 100 placków. Wszystko wiesz. Wszystko powoli. Okej. Okay.
Urszula, mam piec F1, zrobiłem napolitanę i potrzebuję przepis na zwykłą. Na zwykłą to na naszej grupie facebookowej znajdziesz setki przepisów na klasykę, z czego moich live'ów z ciasta na klasykę przynajmniej z 10. Tutaj na YouTubie chyba nie było jeszcze żadnego przepisu na klasykę. Także zapraszam Cię do dołączenia do naszej grupy facebookowej. Tam mamy takie magiczne urządzenie jak lupka do wyszukiwania. Piszesz pizza klasyka i znajdziesz morze przepisów. Tak patrzę, jaki jest podział między Facebookiem a YouTubem. No, zdecydowana większość puszcza komentarze z Facebooka. I co jakiś czas ktoś się z YouTube'a trafia. Wiecie, YouTube dla mnie jest taką nowością, bo nigdy nie robiłem live'ów na YouTubie, więc uczę się powoli. Powoli, dlatego że czasu mało i. Jeszcze cały czas mam odłożony na bok sprzęt, który został kupiony dzięki wsparciu wielu z Was, wielu z grupy, czyli aparat, komputer. Jestem na etapie wstępnego uczenia się montażu filmów. Natomiast problem jest też trochę z samym aparatem, z nagrywaniem, ponieważ jak robiliśmy testy, to tutaj w tym pomieszczeniu, w którym ja jestem, jest zbyt mało światła, mimo tego, że mnie dobrze widać tutaj w tej chwili, bo telefon ma chyba dużo lepszą czułość od aparatów. Tak podczas nagrywania aparatem okazywało się, że aparat wchodził na bardzo wysokie ISO i jakość obrazu była po prostu nie taka, jak chcemy. Także jeszcze tutaj przede mną jest jakieś dokupienie dwóch dobrych świateł, dwóch dobrych źródeł światła. I później mam nadzieję, że zacznę wreszcie nagrywać się moim nowym Canonem. No i że nauczę się wreszcie montować w tym naszym nieszczęsnym Da Vinci. Urszula, nie ma za co. Zapraszam, dołącz, jeśli jeszcze nie dołączyłaś, dołącz do naszej grupy na Facebooku. Tam naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Zresztą ja też co jakiś czas mam takie napady, że nudzi mi się napoletana, potem przechodzę na pizzę klasyczną, więc jeżeli przyjdzie moment taki, że będę robił ciasto na klasyczną pizzę, to prawdopodobnie poleci zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Spokojnie tam z tymi słowami. Tam nie żłopie, tylko delikatnie sobie popija. Zwilżam usta wręcz, nie żłopie. A właśnie, zapomniałem zapytać ostatnio. Live z ciasta na napoletane w planetarnym w planach? Nie chce mi się. Niekoniecznie. Trafię na pewno. Pozdrowienia z Krakowa. Czekamy, Urszula. Pozdrowienia z Włoch. Ja kulam na blacie, oburąc dwie kulki na raz i zwilżam oliwą ręce. Okej, czyli tu masz. To jest tak zwany kurczę, ruch piekarniczy. W piekarni się tak robi, bułki się robi generalnie na dwie ręce. Miałem krótki epizod, pracowałem w cukierni, w piekarni. No, to jest taka naleciałość piekarnicza. A być może jesteś piekarzem. Popraw mnie, jeśli się mylę. Marcinie, czy przewidujesz jakieś kursy u siebie w pracowni, czy tylko online? Michał, jeśli chcesz przyjechać do Włoch, to zapraszam. Nie widzę problemów. Tylko, że to jakby no drastycznie zwiększa koszt takiego kursu. Ostatnio mówił, że piwka na swoim kanale nie pije. Tak. Tak mówił, to prawda. Jakiej firmy ser jest najlepszy według pana? Ciężkie pytanie. Albo pączki na dwie ręce. Dokładnie. Ja w zasadzie tak pączki robiłem na dwie ręce. Chociaż bułki też. O, widzisz, Andrzej potwierdził. Pączki na dwie rączki. Ja pamiętam, jak zapisałem się na.
pierwszy kurs na pizzę. Było jakieś chyba 9 lat temu, 10. On był taki zwykły kurs na klasykę, w sumie on tam długo nie trwał. W sumie był podzielony na 5 dni i w każdym dniu w zasadzie 3 godziny, no taki 15 godzin kurs, tak, podzielony na 5 dni. W sumie tam średnio miałem jeszcze pojęcie, jak to się wszystko robi, jak się robi kulki. No i pierwszy ruch dokładnie był taki, że maestro, który nas uczył, pokazywał na dwie ręce i mi jakby gdzieś tam automatycznie wyszło to samo. Po prostu wziąłem sobie dwie kulki ciasta i też na dwie ręce, tak jak to robiłem przy pączkach i przy bułkach. Także też popatrzono mi, o, jakiś ekspert od razu na dwie ręce jedzie. Mówię, nie, po prostu miałem doświadczenie z piekarnictwem przez krótki okres czasu i w taki sam sposób kulało się pączki i bułki. To może inaczej, ulubiony. No Samuel, to jest bardzo trudne pytanie. Zależy, o co pytasz. Ja mieszkam we Włoszech, więc generalnie korzystam z innych mozzarelli niż są dostępne na polskim rynku. Dużo tego jest. No. Powiedzieć, że coś jest najlepsze przy takim szerokim spektrum, jakim mam tutaj koło siebie, jeśli chodzi o wybór. Nie jestem piekarzem, ale pieczenie pizzy z pasji przeszło w prowadzenie biznesu. Cześć, czy szczelne pojemniki z silikonowymi szczelkami zostawiać lekko rozszczelnione lub je czyścić co jakiś czas? Mateusz, ja cały czas trzymam zamknięte. Nie widzę potrzeby, żeby wietrzyć. Mam tutaj mąki, tak jak ta, której dzisiaj używałem. Ona nie była otwierana chyba od 1,5 roku. Nic się z nim nie stało. Znaczy wiesz, te uszczelki są szczelne, ale myślę, że aby tam się tak dokładnie pod mikroskopem temu przyjrzeć, to tam jakieś tam minimalne przejście powietrza jest. Czy pizzę klasyczną lepiej zrobić na mące stagioni klasika czy superiore? Jak zaczynałem robić pizzę? Właśnie zaczynałem od mąki superiore, od stagione superiore. To była pierwsza moja podstawowa mąka, z której robiłem pizzę klasyczną, ale też tej samej mąki robiłem chleb i wtedy ta mąka mi bardzo odpowiadała. Przy klasycznej pizzy potrzebujemy ciasta trochę bardziej rozciągliwego, więc tutaj mocniejsza mąka jest jak najbardziej wskazana. Potrzebujemy trochę innych parametrów, jak do napoletany. To ciasto musi być bardziej takie, nie wiem jak to nazwać, rozciągliwe, ale jednak gumowe. Czy trzeba trochę więcej glutenu do pizzy klasycznej? Dobrze, 58 minut. Dobijemy do godzinki, żeby tak się przyzwyczaić do godzinnych live'ów. Ciasto jeszcze chwilę. Wrzucę zaraz bloku do lodówki. Jutro rano wstanę, zrobię sobie z niego kulki. Zobaczymy. Do wieczora, do 18-19 powinny dojść kulki. I zobaczymy, jak wyjdzie wypiek. A, Mateusz pisze, miałem na myśli pojemniki, w których jest już blok lub kulki. Zawsze szczelny. Jeżeli będzie rozszczelniony, no to masz zawsze to ryzyko, że ci ciasto będzie wysychać i zrobi się na nim taki przysłowiowy strób, skorupa. Także zamknąć. A nie musi być uszczelki. Pojemniki te, w których zazwyczaj przechowujemy ciasto czy kulki, one nie mają uszczelki. One po prostu są zamykane i sobie tam świetnie dają radę. Dobra, dzięki za towarzystwo. Dzięki, że byliście podczas tego live'a. Trochę pogadaliśmy o wszystkim i o niczym. Życzę wszystkim miłej nocy, kolorowych snów, tym co wyrabiają ciasta, życzę udanych wypieków, nie kryjącego się ciasta. I tyle w sumie ode mnie chyba. Miłej niedzieli. Wrzucajcie jak zwykle wypieki. Ja też jutro postaram się coś wrzucić, o ile będzie w ogóle co pokazywać. I do zobaczenia na kolejnym live'ie. Być może wymyślę coś na czwartek, jeżeli nie będę miał innych rzeczy na głowie, a w tej chwili dość sporo zamieszania mam. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Śpijcie dobrze. Miłych snów.